Niemal każdy z nas ma w życiu taki moment, w którym czuje, że powinien się czymś zająć, że powinien ruszyć do działania, ale jednak z jakiegoś powodu nie rusza. I nie jest to taki moment, w którym nie wiemy, co mamy zrobić, albo boimy się ruszyć do działania, towarzyszy nam lęk albo niepokój. Nie, my dokładnie wiemy, co mamy zrobić, ale z jakiegoś powodu brakuje nam motywacji, brakuje nam bodźca. Niektórzy mówią, że towarzyszy im wtedy lenistwo. Najczęściej to zdarza się wtedy, kiedy albo niektórzy z nas zaczynają się odchudzać, bo to jest najpopularniejszy cel, jaki można spotkać, albo wtedy, kiedy chcą się nauczyć nowej kompetencji, na przykład nowego języka, albo wtedy, kiedy chcemy zrealizować jakiś większy projekt. Ja nazywam się Kamila Rowińska i od 1999 roku wspieram innych w tym, aby osiągali swoje cele bardziej skutecznie. W dzisiejszym Power Poniedziałku opowiem Ci o tym, jakie jest 6 kroków do tego, aby pokonać swoje lenistwo. Subskrybuj ten kanał, ponieważ tego typu materiałów będzie jeszcze więcej, więc pilnuj, aby żaden z nich Cię nie ominął. Kilka lat temu napisałam dziennik coachingowy. Napisałam go wraz z psychologiem i coachem Kamilą Kozioł, który pomaga ludziom osiągać cele. Obserwując też swoich klientów, rocznie szkoląc ponad 7000 osób na sali szkoleniowej, drugie tyle online, zauważyłam, że tak naprawdę bardzo często w tym lenistwie rozbijamy się o to samo. Mało tego, to lenistwo, tudzież ten brak motywacji, może tyczyć się każdej osoby. To nie jest tak, że rodzimy się tylko i wyłącznie niektórzy bardzo pracowici, a niektórzy bardzo leniwi. On nawet największych pracusiów może dosięgnąć. Być może również Ciebie. Daj znać w komentarzu, czy również Ciebie to dotyczy i w jakich najczęściej obszarach dopada Cię właśnie taki stan. 6 kroków, o których Ci dzisiaj opowiem i o wyzwaniu Kamili Rowińskiej, do którego Cię zaproszę w tym właśnie wideo, to pierwszy krok, przede wszystkim to, od czego należy zacząć, to aby sprawdzić, czy to, czym w ogóle się chcesz zajmować, czy to, przy czym towarzyszy Ci to lenistwo, czy to jest w ogóle Twój cel. Czyli są takie osoby, które mają się za coś zabrać, na przykład mówi im, a warto by było zabrać się za naukę języka, albo warto by było zabrać się za doktorat, albo warto by było trochę schudnąć, ale wtedy, kiedy zaczynam z nimi rozmawiać tak bliżej, już bardziej szczegółowo na ten temat, to okazuje się, że żadna z tych rzeczy nie leży tak naprawdę na drodze ich celu, ani nawet na drodze ich wartości. Dlatego zanim się zaczniesz biczować, to zacznij od tego, aby skorzystać z e-booka, którego przygotowałam, z ćwiczeniami coachingowymi bezpłatnego, którego teraz możesz pobrać, tutaj wyświetla Ci się specjalna karta w opisie tego wideo, również znajdujesz do tego link. To jest materiał, który pozwala w ogóle przyjrzeć się swojemu celowi i temu, co Cię do tego ma doprowadzić, żeby go w ogóle realizować i dokładnie go rozpisać. Tam masz rozpisane to zgodnie z tym, jak wytyczyć sobie cele, jak określić swoją rzeczywistość, jak przyrządzić plan działania. Większość osób tego nie robi wtedy, kiedy ma za cokolwiek się zabrać. To jest podstawa. Jeżeli ja realizuję jakikolwiek ze swoich celów, czy to taki dotyczący mojego biznesu, czy to dotyczący mojej rodziny, czy to finansów, za każdym razem rozpisuję go z tymi ćwiczeniami z tego e-booka. Za każdym razem. Nie ma takiego celu większego, który bym osiągła. No nie mówię tutaj o pojechaniu na wakacje, ale takich celach, które są procesami, którego bym nie rozpisywała właśnie w ten sposób, w jaki opisałam Ci go w tym e-booku, także potraktuj to naprawdę serio. A jeżeli nie masz nawet motywacji, żeby swój cel potraktować w ten sposób, żeby skorzystać z tego e-booka, to pytanie, na ile w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najmniej, a 10 to najwięcej, w ogóle zależy Ci na tym, żeby nad tym popracować. Zastanów się nad tym. Jeżeli to jest na poziomie mniej niż 7, no to pytanie, czy to w ogóle jest Twój cel, albo czy to jest coś, czym w ogóle masz się zajmować, czy od razu sobie powiedzieć po prostu nie zrobię tego i nie biczować się, że jesteś leniwy albo że jesteś leniwa. Po prostu to nie leży na ścieżce ani Twojego celu żadnego życiowego, ani Twoich wartości. Więc to był pierwszy krok. Drugim krokiem jest zastanowienie się, co jest Twoją motywacją do realizowania w ogóle tego projektu albo tego celu.
Po co chcesz to zrobić? Co za tym stoi? Niektórzy mówią, że chcą zrobić doktorat, ale jakoś tak się nie mogą za bardzo za to zabrać, a kiedy się dłużej z nimi rozmawia, to się okazuje, że właściwie to nie oni chcą, tylko ktoś im doradził, ktoś im powiedział, że powinni mieć, albo mama powiedziała, że byłaby dumna z syna, gdyby zrobił. Gdzieś tam coś usłyszeli i tak naprawdę żyją lata i mówią sobie, że zajmą się tym, może za rok, może kiedyś. Nigdy się tym nie zajmują, ponieważ to w ogóle nie jest w ich motywacji. Czyli motywacją jest na przykład to, żeby mama była dumna, ale tak naprawdę nie zależy im na tym, żeby mama była dumna z nich, albo nie chcą płacić tak dużej ceny za tą motywację. I teraz są dwa rodzaje motywacji. Jedna jest pozytywna, druga jest negatywna. Czyli dwie rzeczy, które pchają nas do działania, to jest obietnica przyjemności albo lęk przed czymś, strach przed czymś, co nastąpi. Niektórzy uczą się angielskiego po to, żeby jeszcze bardziej się rozwijać, po to, żeby globalizować swoją markę, po to, żeby wyjść dalej albo pojechać na wakacje i płynnie komunikować się z resztą, a niektórzy zaczynają uczyć się angielskiego dopiero wtedy, kiedy jest szansa na to, że stracą pracę, jeżeli się go nie nauczą. I zastanów się, co jest twoją motywacją. Być może przy odchudzaniu jest tak samo, albo przy rzucaniu palenia. Są tacy ludzie, którzy dopiero wtedy, kiedy lekarz im powie, że po prostu jak nie rzucą palenia, to daje im pół roku i na pewno wykitują, to wtedy dopiero przestraszą się tej wizji i wtedy rezygnują, a są tacy, którzy myślą sobie, kurczę, fajnie by było mieć zdrową cerę, świeży oddech, czyste płuca, kurde, właściwie rzucam po prostu to palenie. Więc zastanów się, jak to jest z tobą. Trzecim krokiem i czymś, co powoduje, że właśnie ludzi dopada takie lenistwo, jest to, że oni biorą na siebie zbyt dużo. Na etapie w ogóle zastanawiania się nad tym, czym by chcieli się zająć, biorą na siebie ogrom działań. Czyli ten cel na przykład, który sobie wytyczają, on jest tak duży, że samo popatrzenie na niego od razu powoduje, że nawet ja bym się prawdopodobnie za niego nie zabrała. Czyli jeżeli bierzemy na siebie zbyt za dużo, czujemy się przytłoczeni i automatycznie ogrom projektu jest tak duży, że nasza motywacja do tego, żeby w ogóle ruszyć, gdzieś tam się minimalizuje. Dlatego podziel go na mniejsze projekty i przestań brać tak dużo na siebie, żeby tego tak dużo nie było na tobie. Jako czwarty krok to jest sprawdzanie postępów, czyli jeżeli połączysz to, podzielisz to na mniejsze projekty, to później możesz sprawdzać na bieżąco, jak wyglądają twoje postępy i ustalać sobie nagrodę na każdym z nich. Ważne jest, jeżeli na przykład się planujesz odchudzać, to bardzo ważne jest, żeby zmierzyć się, czyli żeby sprawdzić, gdzie masz ile centymetrów. Mierzenie się, jeżeli chodzi o kilogramy, nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ na początku zaczniesz tracić bardzo szybko kilogramy, a potem jeżeli uprawiasz sport, to twoja masa mięśniowa też będzie dużo ważyć, więc może przez jakiś czas w ogóle waga się nie ruszać, pomimo tego, że twoje ciało będzie się zmieniać. Ale szybko przyzwyczajamy się do tego, że wyglądamy zupełnie inaczej i zapominamy o tym, że kiedyś wyglądaliśmy zupełnie inaczej, byliśmy na przykład więksi, i motywacja zaczyna spadać wtedy, kiedy nie widzimy efektów. Dlatego sprawdzaj postępy i mierz je i nagradzaj się. Na każdym etapie się nagradzaj. Ja kiedyś, kiedy chciałam szukać motywacji dla siebie do tego, aby uprawiać aktywnie sport, wiedziałam, że jeżeli sobie kupię jakieś tam ubrania do uprawiania sportu, a jak na przykład będę chodzić miesiąc regularnie na siłownię albo dwa miesiące na regularnie i obiecam sobie wtedy, że kupię sobie buty sportowe albo cokolwiek innego, to wiedziałam, że to będzie mnie również napędzało do działania. Więc poszukaj jakiejś nagrody dla siebie i przede wszystkim nagradzaj się na każdym etapie. To nie zawsze musi być coś, co sobie kupisz, ale no, czasami wymyśl sobie coś, co działa dla ciebie. Piąta rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest szukanie grupy wsparcia, czyli grupy ludzi, którzy mają podobny cel albo zajmują się tym samym co ty. Jeżeli się odchudzasz, to najlepiej jest to robić grupowo. Czyli poszukać innych osób, które również myślą podobnie, ponieważ wtedy dla niektórych taka publiczna deklaracja, publiczne przystąpienie do jakiegoś projektu powoduje, że automatycznie jest im raźniej i ruszają teraz właśnie od razu. Niektórzy, jeżeli chodzi o naukę języka, potrzebują takiej grupy wsparcia. Poszukaj ich, jest ich teraz mnóstwo, bez względu na to, jaki cel chcesz realizować albo przy czym dopada cię takie właśnie lenistwo,
ludzie, inni ludzie mogą być dla Ciebie grupą wsparcia, tylko uważnie ją wybieraj po to, żeby sobie nie wybrać ludzi małych mentalnie, którzy w ogóle jak usłyszą, jaki Ty masz cel albo jaki Ty masz pomysł, to od razu Ci powiedzą, że bez sensu, daj spokój i w ogóle tego nie rób, bo i tak na pewno, jak to niektórzy mówią, i tak Ci się nie uda. Jak już masz tą grupę wsparcia, to zawsze zastosuj sobie zasadę szóstą, czyli zasadę tak zwaną jednej minuty. O czym jest ta zasada? Jeżeli chcesz uprawiać sport, ale myślisz sobie, nie chce mi się, to zacznij od jednej minuty, czyli zacznij od jednej minuty jakiejś aktywności sportowej. Jak myślisz w ogóle o pójściu na siłownię albo na tym, że wyjdziesz z domu i pobiegasz, nie wiem, 5 kilometrów, no to wiadomo, że jeżeli dotychczas nie biegałeś ani nie biegałaś, na bank prawdopodobnie nie wyjdziesz w ogóle z domu. Więc zacznij od czegoś, co będzie zajmowało Ci minutę, czyli na przykład, że zrobisz przez minutę skłony. Albo że przez minutę będziesz robić brzuszki, albo przez minutę będziesz robić przysiady, albo coś takiego, albo przysiady, pajacyki i coś tam jednego. Po prostu minutę aktywności sportowej dziennie. Musisz przyznać, że no na pewno masz na to czas. Nawet słuchając mojego wideo, możesz robić swoją minutę aktywności sportowej dziennie. Ja od tego zaczynałam, albo zaczynałam na przykład od 15 brzuszków, albo od 10 brzuszków. Tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi Ci o naukę angielskiego, czy tam innego języka, to nie myśl sobie, okej, dobra, to nauczę się 100 słówek dziennie czy miesięcznie, tylko powiedz sobie, okej, jedno słówko dziennie, tylko jedno słówko, albo jedną minutę dziennie będę przeglądać jakieś materiały i po prostu zacznę od tego dzień, albo aplikację z angielskiego sobie ściągnę i przez jedną minutę dziennie tylko będę się tym zajmować. Jak zaczniesz od tej jednej minuty, to stopniowo zaczniesz również zwiększać ten czas. Zobaczysz, że to zaczęcie w ogóle tego zadania, nie będziesz mieć takiej asocjacji połączonej z tym zajęciem, że o Jezus Maria, teraz pół dnia na angielski, ojej, teraz nie wiadomo jaki trening, tylko stopniowo będziesz zwiększać swoje zaangażowanie właśnie w ten projekt. Jeżeli wiesz, że czeka na Ciebie 100 maili w Twojej skrzynce i myślisz sobie, o Jezus Maria, nie odpisuję, bo w ogóle 100 maili nigdy na to nie odpiszę, obiecaj sobie, że na przykład zaczniesz od jednego, pewnie Ci to zajmie jedną minutę, albo od dwóch. I tylko i wyłącznie od tego zaczynaj. Nie oczekuj od siebie od razu nie wiadomo ile, tylko malutkimi kroczkami. Każdy cel, który ja osiągam, zaczynam małymi kroczkami. Nawet nagrywanie to również jest coś takiego, że myślę sobie, o kurczę, trzeba nagrać wideo, rozstawić ten cały sprzęt, ja pierdzielę i tak dalej. To jest zawsze dla mnie duże przedsięwzięcie, bo wiem, że chciałabym Ci przekazać jak najlepszą wartość, jak najbardziej zwięźle chciałabym się wyrazić, chciałabym, żeby to miało jakąś jakość. No wiem, że jak powiem to na żywo, to nawet jak się przejęzyczę, to nic nie szkodzi. Jak nagram to na wideo, to 5 lat będzie za mną chodzić, tak długo jak długo jest to wideo w sieci, tak długo każdy mi będzie mówić, że mi włosek tutaj stoi, albo powiedziałam źle jakieś słówko. A w związku z czym zaczynam, nagram jedne wideo, po prostu nagram jedne wideo, bo jakbym pomyślała od razu o materiale, który potrzebuję nagrywać, no to wtedy nigdy bym tego nie zrealizowała, ponieważ jest tego bardzo dużo. I teraz kluczowa rzecz. Jeżeli jesteś taką osobą, która chciałaby popracować nad swoją samodyscypliną, chciałbyś popracować nad swoją proaktywnością, nad konsekwencją realizowania zadań, nad swoją kondycją, delikatnie zmienić swoje odżywianie na jeszcze lepsze i poprawić swoją proaktywność na zupełnie lepszą, to mam dla Ciebie propozycję. Od 2015 roku organizuję coś, co nazywa się Wyzwaniem Kamili Rowińskiej. Wyzwanie Kamili Rowińskiej trwa rok, jest to projekt roczny, co roku dołącza do niego coraz większa liczba osób. W 2017 roku dołączyło ponad 2370 osób do tego projektu. Tam była jeszcze jakaś końcówka, która teraz nie pamiętam. Może to było 2373. I te osoby, realizując to wyzwanie Rowińskiej, zaczęły od bardzo prostej rzeczy, a mianowicie od tego, że dziennie mają tylko przejść przez 2 kilometry, co każdy tak naprawdę robi, zarejestrować to na aplikacji, przeczytać książkę w pierwszym miesiącu, czyli bardzo, bardzo naprawdę spokojny start, który każdy prawie jest w stanie przejść, kto tylko jest w stanie przejść 2 kilometry. A stopniowo w ciągu tego roku zwiększana jest dawka, stawka i wszystko, co jest do zrobienia. Natomiast to, co jest ważne, to jednocześnie wyzwanie zaczyna
bardzo duża grupa ludzi, którzy mają swoją grupę na Facebooku i tam jednocześnie się motywują, kibicują sobie nawzajem, pracują ze sobą. My sprawdzamy wyniki, co kwartał sprawdzamy Wasze wyniki. Co kwartał też jest oczywiście podkręcana śruba, znaczy ona jest podkręcana co miesiąc, ale co kwartał jest coraz bardziej. Nie powiem Ci, co jest w ostatnim etapie, bo się przestraszysz i powiesz, o, to nie dla mnie. Natomiast zacznij od tego, że dołączysz w ogóle do wyzwania. W opisie tego wideo jest link do tego, aby zapisać się na aktualne wyzwanie, które rusza 1 października. W tym wyzwaniu zaczniemy naprawdę delikatnie, natomiast to, co Ci mogę obiecać, to to, że jeżeli zaufasz mi i przez ten rok, a naprawdę to jest bezpłatne wyzwanie, nie musisz mi za to płacić, to jest mój charytatywny projekt, chcę po prostu jak najwięcej osób zmobilizować do tego, żeby wstali z kanapy, żeby ruszyli się, żeby zaczęli uprawiać jakąkolwiek aktywność sportową. U niektórych to się kończy maratonem, u niektórych triatlonem, u niektórych nawet Ironmanem. Tutaj gratulacje i pozdrowienia dla Adama Krzyżanowskiego. Natomiast chcę Cię zachęcić do tego, żebyś się wziął w tym udział i w ogóle zapoznała się z tymi wytycznymi i zastanowiła się, czy to dla Ciebie. Jeżeli tutaj klikniesz, to przeniesiesz się na stronę, w której można pobrać warunki pierwszego etapu. Zrób przynajmniej pierwszy etap. Nie myśl od razu o tym, co będzie za rok. Zrób przynajmniej pierwszy etap. Gwarantuję Ci to, że Twoje wyniki Cię zaskoczą. Wyzwanie Rowińskiej robi cuda. Są ludzie, którzy bardzo dużo chudną, niektórzy 10, 20, niektórzy 30 nawet kilo przez ten czas. Są tacy ludzie, którzy zwiększają swoje wyniki finansowe i biznesowe, ponieważ hartują swój charakter, ćwiczą swój charakter, hartują się bardzo mocno, zwiększa się ich charyzma, zwiększa się ich pewność siebie i tak naprawdę wyzwanie, pomimo tego, że ono nie ma za zadanie nauczyć Cię więcej sprzedawać, ani lepiej pracować, wcześniej wstawać, ani być bardziej konsekwentnym, asertywnym i zdecydowanym, to jest bardzo często dla tych ludzi efektem ubocznym tego wyzwania. Naprawdę wiem, co robię. Robię to już wiele lat. Ci ludzie fantastycznie sobie przez to przechodzą. Nawet ci, którzy przechodzą przez pierwszy etap, widzą już swoją ogromną zmianę w swoim życiu. Dlatego daj sobie szansę, zapisz się na wyzwanie, pobierz materiały, sprawdź, czy to jest dla Ciebie. I zrób to teraz, ponieważ teraz właśnie będziemy ruszali, w związku z czym ważne jest, żebyś się dołączyła albo dołączył teraz już. Napisz mi proszę w komentarzu, który z tych kroków jest dla Ciebie najważniejszy, który wymieniłam. Pamiętaj o tym, aby pobrać e-booka i rozpisać swój cel, rozpisać swój plan, po to, żeby to lenistwo Cię nie dopadało. Bo to, co jest najważniejsze, to to, żeby się zabezpieczyć przed tym, kiedy ono właśnie do nas może dotrzeć. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia w kolejnym wideo.